Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Kwadrat to taki czworokąt, który ma cztery kąty proste i cztery boki tej samej długości. Pole kwadratu wyraża się wzorem a kwadrat, czyli mnożymy dwa boki a razy a i mamy a kwadrat. Obwód to jest suma tych czterech boków, czyli 4a. To są póki co łatwe własności. Przejdźmy dalej. Tutaj sobie stworzyłem taki pomocniczy rysunek. Na tym rysunku mamy kwadrat, mamy przekątne, mamy punkt przecięcia się przekątnych, mamy też okrąg wpisany i okrąg opisany. I jakie własności zachodzą w takim oto kwadracie? Znaczy w dowolnym kwadracie. Po pierwsze, przekątne przecinają się pod kątem prostym. To jak tutaj widzimy na rysunku, kąt przecięcia się przekątnych to jest wszędzie kąt prosty. Przekątne przecinają się w połowie, czyli środek, punkt przecięcia się przekątnych dzieli przekątne na dwie równe części. Idziemy dalej. Punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu wpisanego i opisanego. Czyli ten punkt jest przy okazji środkiem okręgu wpisanego, czyli tego wewnątrz, i opisanego, czyli tego na zewnątrz. Promień okręgu wpisanego jest równy połowie boku. Załóżmy, że tutaj mamy bok A. Podpiszmy go A. Promień okręgu wpisanego to będzie na przykład taki promień. No to zobaczmy, że ten promień jest równy połowie długości boku. Czyli tutaj jest promień i to jest 1/2 długości boku. Idziemy dalej. Promień okręgu opisanego jest równy połowie przekątnej. Zobaczmy, że połowa przekątnej to jest odcinek powiedzmy odtąd dotąd. I ten odcinek to jest duży promień, ponieważ zobaczmy, duży promień to jest zbiór punktów odległych od środka okręgu o właśnie o połowę przekątnej. Jak się liczy przekątną? Przekątna kwadratu przy okazji to jest, tak jak tutaj we wzorze, a pierwiastku z dwóch. Jeśli u nas a to jest na przykład 3, to przekątna to będą 3 pierwiastki z dwóch. Zatem promień to będzie połowa przekątnej, czyli to będzie a pierwiastków z dwóch przez 2. Taki jest wzór na promień okręgu opisanego na kwadracie. No i ostatnia własność, bardzo ważna, taka, że kwadrat ma cztery osie symetrii. Zobaczmy, że jedną osią symetrii jest jedna przekątna, czyli tak bym tutaj przedłużył. Drugą osią symetrii jest druga przekątna. Trzecią osią symetrii jest taka prosta, która by przechodziła i dzieliła kwadrat na dwa prostokąty. No i czwarta oś symetrii dzieli ponownie kwadrat na dwa prostokąty. Czyli kwadrat ma dokładnie cztery osie symetrii. Mam nadzieję, że lekcja była przydatna. Mam nadzieję, że utrwaliście sobie wiadomości na temat kwadratu. I mam nadzieję, że własności, o których powiedziałem, będą przydatne chociażby na maturze. Dziękuję i zapraszam na kolejne lekcje, jak również na mój kanał.